Witam serdecznie. Hoła, ogród, odkłady. A co w odkładach? Nic. Chcę zobaczyć tylko, czy mają dość pokarmu. Czy w ogóle muszę coś podać, czy... Ała. Bo pali strasznie. Słońce. Ops. Mój fiński nóż, kurczę. Super nożyk. Okej. Okay. Przewoziłem rodziny ze Schwarzwaldu. Woziłem je na nowe stanowisko. I nie mieściło się w aucie. A więc... Raz, dwa, trzy ramki, cztery. Zobaczymy, czy na czwartej ramce jest pokarm, czy budują piątą. Ach kurde, nie mam ani tu dymu, ani... One się coś... zachowują agresywnie, ale ja widzę, że tu górą jest zasklepiony pokarm, tam też. Czyli tu już jest. Po przeglądzie mają co jeść. Mają co jeść, gorąco jak cholera, 30 stopni, godzina 12. Opsa. To tak. Kropeczka tu jest, czy jest zielona mateczka. Tutaj też, ale spróbujemy tu chociaż jedną ramkę wyjąć. Ponieważ to była podawana dwa albo trzy razy. Była nawet, mateczka podawana z Polski. One ją nie przyjęły, a właściwie nie pamiętam. Jak jest klateczka, to powinny być przyjęte i zapłodnione, ale ja tu podawałem ramkę z czerwiem, proszę, tutaj super. Podałem ramkę z czerwiem i ten odkładnik trochę wzmocniłem. Ta matka wyglądała wtedy tak nieciekawie, ale jak na obecny czas to jest... Aj kurde, kroi mi. Ten nóż jest tak ostry, że kroi ramki. Op. Ale poklejone, kurczę. Cieniutki nożyk. Dostałem go w prezencie. Tu jest ramka do odbudowania. Niech ona sobie tu będzie jeszcze. I teraz ramkę z... poszło. Ramka z suszą, co one tu mają. A więc parę komórek z miodem. Cały czas ciemny miód. Czyli jakaś spać jeszcze. I to była chyba ta ramka podawana z czerwiem na wzmocnienie. Ops. Ale ja widzę, że one tutaj mają także co jeść. Spróbujemy delikatnie wyjąć.
Kieszki, mnóstwo miodu. Także koledzy pszczelarze, zastanówcie się, co piszecie na moim vlogu pod filmem. Bo można się przejechać, kurczę. Ok. Potem macie pszczoły spokojne, a więc nie zaglądamy, nie przeszkadzamy, nic. Na razie to zobaczę, bo jak będę wiedział dopiero, jak znajdę matkę, to będę wiedział, co to jest za matka tutaj, czy to jest stąd z moich pszczół się unasienniła jakaś, czy zrobiły sobie same, czy została ta polska mateczka. Okej, nie mam daszek tutaj. Dobra, to w drugim uliku okazuje się, że tu mają też pokarm. Słoiki leżą obok, w każdej chwili można dorobić. Nawet mieszałkę dzisiaj przywiozłem, żeby nie było rozczarowania. Okej. Początkiem lata i wiosną to u nas tak dolewało, że musiałem podokrywać, porobić takie daszki prowizoryczne z plastiku, takiego tam leżą plastik do wyrzucenia, ja to poskracałem i to gdzie musiałem, podokładałem. Okej, tu nawet nie patrzymy, bo tu były. Ten był słabszy pierwszy i ten dosyć dobre odkłady, także nie ma nawet co tam patrzeć. Zobaczymy, jak będziemy szykować do zimy. One są wszystkie w lipcu, końcem lipca. Nie chcę mówić, nie używać słowa leczenia, bo mnie to drażni. Jak można leczyć na pasożyta, kurde? Pasożyta się zabija, kurde, jak wsze. No, takie jest moje zdanie, nie? Okej. A że wymyślili sobie weterynarze chorobę warozę, no to a waroza to jest pasożyt, którego trzeba zniszczyć. Takie moje zdanie. Może się mylę, ale nie odpuszczę. Okej. Ślicznie dziękuję, do zobaczenia.